a echo z głośników niesie się po całej dolinie. Ale my to jesteśmy czasem totalne wariaty i szaleństwo. Będziemy latać. Jak widzicie, tak wyglądają ciepłe źródła, jedne z ciepłych źródeł w Turcji. Poprosiłem żonę o pomoc. Mówię, pomóż mi przytrzymać okno. No i przytrzymał. Kiedy śpicie koło meczetu, pamiętajcie, że oni rano budzą na wschód słońca. I zawsze są punktualni. A echo z głośników niesie się po całej dolinie. Dzisiaj, dzięki temu, albo przez to, że jak słyszeliście, obudziło nas nawoływanie poranne modlitwy, to wstaliśmy. Dzięki temu jest godzina 9, a my jesteśmy prawie ze wszystkim wyrobieni. Najpierw jednak podjedziemy na miejsce, w którym nie byliśmy wczoraj. To jest taka jaskinia. Spróbujemy teraz, kiedy jeszcze nie ma słońca od tej strony, nagrać wam jakieś ładne filmy, no i porobić też fajne zdjęcia. Może jeszcze na chwilę skoczymy sobie też na ten cypelek, no i później już wracamy, podłączamy przyczepę i ruszamy w kolejne magiczne miejsca. Bo w Turcji takich nie brakuje. Ale gdzie, po co i dlaczego, dowiecie się w dalszej części tego odcinka. Udało się polatać, ale trzeba powiedzieć, że ta jaskinia wodna no z perspektywy drona i tutaj z perspektywy góry no nie robi takiego wrażenia. Pewnie zupełnie inaczej, jeszcze kiedy wpłynie się tam jakąś łódeczką, czy po prostu wpłynie się w pław, czy też jakimś kajakiem, no to będziecie mogli ewentualnie sprawdzić, jeśli kiedyś tutaj w ten rejon się wybierzecie i po prostu w to miejsce przypłyniecie. Nie pozostaje nic innego, jak się podłączyć i ruszyć w kolejne przygody. Wiecie, moi drodzy, że mieliśmy już jechać dalej na ciepłe źródła, ale my to jesteśmy czasem totalne wariaty i szaleństwo. Będziemy latać z góry, w dół, na paralotni. Będzie się działo, więc nie uciekajcie. Ok, thank you. Jak już widzicie, jest akurat chmura, więc pewnie chwilę przyjdzie nam poczekać, ale damy radę. No to jak widzicie, już w kasku ubrani. Czekamy na pewnie poprawę trochę pogody. Tam już idzie Iza. Też będzie miała kamerkę. Także będzie się działo. Czekamy na słońce. Znaczy na chmurę, żeby przeszła. The chemicals that take us higher. The night's young, it is just beautiful.
she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls down from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Fly Infinity, to właśnie tutaj wystartowaliśmy i jak widzicie wylądowaliśmy, przepiękne zdjęcia, przepiękne filmy, warto skorzystać z tej oferty. No my teraz płaciliśmy za skok z nagrywaniem ze wszystkim $100 od osoby. Tyle trzeba zapłacić właśnie tutaj, więc jak będziecie nawet w sezonie, to się oczywiście targujcie. Pamiętajcie jednak o tym, że jeden z pilotów może oddać tylko 5 razy skok w ciągu dnia, więc jeśli będzie dużo chętnych, to domyślam się, że ta cena może troszeczkę wyglądać inaczej w sezonie, jak i poza nim. Ale w tej cenie macie wszystko, jeśli chodzi o wejście do parku, wjazd, skok, no i transfer, jeśli jesteście w jakimś hotelu czy z dowolnego miejsca, was zabiorą i też was przywiozą. No więc polecamy, bo takich widoków się nie zapomina. To jest coś takiego, na co warto wydać te kilkaset złotych. Niesamowite, polecamy. No to już oficjalnie witajcie w miejscowości Dalaman. Tak wygląda nasz parking. Sporo miejsca. Naprawdę wiele kamperów się zmieści, wiele przyczep. Tutaj to na wprost, co widzicie, tak to oczyszczalnia ścieków. Troszeczkę z niej pachnie, a to dlatego, że wieje akurat w naszą stronę od niej. Ale jak widzicie, tutaj trochę kamperów stoi. Chyba wszystkie tureckie, z tego co tak na pierwszy rzut oka patrzę. No ale nie przyjechaliśmy tutaj dla oczyszczalni ścieków. Przyjechaliśmy tutaj dla ciepłych źródeł. Ciepłe źródła, które zarządzane są przez to miasto, wejście ma kosztować 20 lir, czyli jakieś 3 zł, tak mniej więcej to zaokrąglmy. Ma być jakaś też fajna knajpka,
woda 28 stopni minimum, ale do 30, z tego co gdzieś tam w internecie czytałem, więcej tutaj nie uświadczycie. Jakieś 100 kolejnych kilometrów stąd są jeszcze inne ciepłe źródła i tam woda ma dochodzić już do 40 stopni. Tam też jest taki specjalny błotny basen, gdzie możecie nasmarować się błotem, żeby wasze ciało i skóra odczuły zdrowotne związki schowane wewnątrz tego błota. Tak bym to podsumował. Dobra, wejdźmy do środka i zobaczmy, jak to tutaj wszystko wygląda. Z informacji, samo wejście tutaj na ten kompleks z ciepłymi źródłami, które macie tutaj po lewej stronie, są w tej chwili bezpłatne. Nie trzeba nic płacić. Ale najpierw przyszliśmy sobie coś zjeść, bo jest 16.50, a lecimy tylko na śniadaniu. Jak wiecie, plany były inne. Mieliśmy z rana tutaj przyjechać, spędzić trochę czasu, pokąpać się, pokutować. No ale był wspaniały, cudowny lot, który pewnie długo gdzieś tam w naszych głowach zostanie. Więc teraz szybko zamówiliśmy sobie menemen z fryteczkami i do tego jeszcze wejdzie oczywiście turecki czaj, a później wskakujemy do gorącego źródła, gdzie również pływają kaczuszki. Obiad, moi drodzy, zjedzony, to teraz zapraszamy. Bardzo, bardzo duży basen. Za momencik tam wejdziemy, takie glutki, które znamy z innych ciepłych źródeł, tutaj również występują. No, ale za chwileczkę wejdziemy do wody i razem z kaczkami będziemy sobie pływać. Jak widzicie, tak wyglądają ciepłe źródła, jedne z ciepłych źródeł w Turcji. Woda kryształ, chociaż pływają takie glutki. No i co? Woda, no basen sportowy, chociaż mam wrażenie, że jest troszeczkę cieplejsza niż w basenie sportowym. No ale pachnie, na pewno mocniej pachnie niż w Albanii i mam wrażenie, że jest troszeczkę chłodniejsza niż w Albanii ta woda. Chociaż mogę mieć takie odczucia, bo teraz na dworze jest cieplej, a w Albanii, jak wiecie, było bardzo chłodno. Jednakże, jeśli jest to atrakcja w 100% darmowa, to co? Polecam i płynę dalej. Podsumowując, jeśli będziecie w okolicy, to wpadajcie właśnie tutaj. Miejsce znajdziecie oczywiście na naszej mapie, tam was odsyłamy. A jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia choćby z tego miejsca, to zapraszam, instagram.com/hitplaneta.pl. Tam zaglądajcie i tam też na bieżąco relacje z każdego naszego dnia. A teraz zobaczcie, jak to wygląda jeszcze z drugiej strony. Tak się tutaj pięknie to prezentuje. Tam prawdopodobnie, z tego co się domyślam, jest jakiś większy parking miejsca, może jakieś kempingowe szykowane. Zobaczymy zresztą za moment, czy tutaj niedaleko, bo dosłownie 10 minut drogi stąd, ma być parking na plaży. Jeśli będzie ładny i tam zostaniemy, to to wam jeszcze na koniec tego dnia pokażę. Jesteśmy na parkingu przy samej plaży. W sumie moglibyśmy stanąć 40 metrów bliżej, ale nie przesadzajmy. Miejsca mamy mnóstwo. Tak się ono prezentuje. Tutaj auto, tym razem szczepa za. Tam w ogóle jest mega fajne takie miasteczko, które wybudowali tylko na górce. Na dole nie ma nic, a na górce całe miasteczko, takich widać, bardziej mi się wydaje, takich pokoi czy apartamentów na lato. Jak będziemy wracać z tego miejsca, to wam pokażę. No i teraz zobaczcie tu. Jaki piękny zachód tam się robi. Włączę wam timelapsa, żebyście mogli sobie zobaczyć. Tutaj też zresztą zaraz obok jest restauracja, która jest też polecana. Są toalety, nie wiem, czy są prysznice, ale zaraz to też zweryfikujemy. Więc miejscówka, jeśli chodzi o karawaning, uważam, że doskonała. Dużo miejsca, plaża tuż, więc jakbyście byli na tym parkingu, no to wystarczy się rozłożyć i można spędzać miło czas. Toaleta, czyli można wylać szarą wodę, można nabrać wody, pewnie z jakąś drobną opłatą, albo po prostu trzeba skorzystać z usług tej oto restauracji. My tam pójdziemy teraz na herbatę, a przy okazji zobaczę, jak wyglądają i prezentują się ceny. No i zostawię was z tymi pięknymi widokami.
Więc nie uciekajcie, bo ten dzień jeszcze się nie skończył. Dalaman. Miejsce z ciepłymi źródłami i pięknymi plażami. Więc tak, są prysznice, ale jak widzicie, wyłącznie z wodą zimną, czyli taką po morzu, czyli latem nie ma żadnego problemu. No i tutaj macie normalnie toaletę, tu możecie umyć sobie rączki, więc nie ma najmniejszego problemu. Boisko do siatkówki, szczerze, czy można by było chcieć więcej? Parking za darmo. Toaleta, przypuszczam, że też za jakieś drobiazgi. No i plaża. Turcja to naprawdę piękne miejsce, w którym na pewno miło można spędzać czas. Dzień dobry w nie tak piękny dzień, ale wiedzieliśmy, że taki będzie. Dosyć mocno tutaj wieje, schowam się za przyczepą, ale to nie znaczy, że nie jest słonecznie, bo właśnie słońce, jak widzicie, zaczyna się przebijać. Tutaj już mamy piękne, błękitne niebo. 30 parę procent było, że będzie padać. Na szczęście ani chwili nie padało. Ale ten dzień już i tak przeznaczyliśmy na pracę, więc zajmiemy się papierami, zajmiemy się mailami, innymi pierdołkami. Ja też dla Was zmontuję przy okazji może nawet dwa filmy. Będę miał do przodu, a Wy będziecie mieli pewność, że film się pojawi. Dzisiaj można powiedzieć, że nie ma nikogo. Ta przyczepa tutaj stoi, ale pewnie w sezonie jest wykorzystywana. Jesteśmy tylko my, parking, plaża. I jakże piękne morze. Pewnie może do tej knajpki sobie później jakąś herbatkę pójdziemy. Obiad wczoraj już ugotowaliśmy, więc nie pozostało nic innego, jak wziąć się do pracy. Tego materiału już dzisiaj na pewno będzie mniej, bo w takie dni jak ten, kiedy tak wieje, nie chce się za bardzo, wiecie, leżeć na plaży czy odpoczywać. Ale na pewno chce się w takim miejscu być. Kiedy rano się obudziłem, właśnie mówię, ile czasem trzeba wydać pieniędzy, żeby móc zamieszkać przy plaży z widokiem bezpośrednio na morze. My mamy to za zupełną darmochę i życzę chyba każdemu z Was, niekoniecznie jeśli interesujecie się podróżami, żebyście spełniali swoje marzenie i kiedy rano wstajecie, czuli się, że to jest właśnie Wasze życie, Wasze marzenia i Wasze potrzeby. Cokolwiek robicie, bo nie trzeba być przecież w podróży. Można być obok kogoś lub z kimś, lub robić coś, co kochamy. Tyle słowem wstępu, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy. Ja uciekam, bo kamyczki zacinają mi po nogach. No i bierzemy się do pracy. A u nas, moi drodzy, nie tylko praca biurowa. Żona już patrzy. Ale również trochę remontowo budowlana, dlatego że tutaj wyskoczyło nam z listwy okno, no i przeciekała nam woda po tej ogromnej burzy, to zauważyliśmy. No i to właśnie poprosiłem żonę o pomoc, mówię, pomóż mi przytrzymać okno, no i przytrzymała. Tak, kochanie? Powiedz to oficjalnie. Że jestem silna, tak. Tak, jesteś bardzo silna i dokonałaś samozniszczenia naszego domku. Ja nie, to ty mi kazałeś. Mówiłam ci, jestem, bo przecież jestem chora, powinna leżeć w łóżku, a nie. Ale to nie jest bezbarwne, nie? Jest niby napisane. No, ale jest białe. Później się zrobi bezbarwne. Nie. Tak, no tak się robił. Tak? Tak. Kiedy się mieszka, kiedy się żyje, rzeczy się po prostu psują. I nie można tym psuć sobie dnia, bo po każdej burzy, jak i po każdym zepsuciu, kiedy wychodzi słońce, da się to naprawić. A tuż nad nami właśnie wystartował samolot. Chyba ta miejscowość Dalaman to jakieś lokalne bardziej lotnisko, chociaż nie jest jakieś takie bardzo małe, wiecie, z łąką, tylko faktycznie widać tam dosyć duży pas.
Nie znam się, nie sprawdzałem, co stąd odlatuje, ale teraz wam pokażę, jak wygląda efekt naszej naprawy. Tak to się prezentuje na tą chwilę. No i zobaczymy, jak będzie z tego trwałością, ale będzie dobrze. Chwilę na innej kamerze, bo zapomniałem zabrać GoPro, ale skoro już ten dzień i tak jako na podróży jest stracony, to wykorzystajmy go w pełni i jedziemy zobaczyć do miasta, czy uda się tutaj gdzieś wyprać nasze wielkie pranie, bo jesteśmy już na full, ale na park Fortnite nigdzie nie znaleźliśmy takiej, wiecie, pralni jako pralni, w sensie, że do pralki możemy pakować, ale są takie pralnie chemiczne, trochę jakby firmy sprzątające. Zobaczymy, czy uda się tutaj coś znaleźć, no i wyprać nasze brudy. Pranie zawiezione, nie wiemy do końca, ile będziemy płacić. Pani po prostu policzy nam za pralki, ale było widać, że będzie robiła to uczciwie. Zresztą jutro się o tym przekonamy, ale tutaj, moi drodzy, totalny deszczowy Armagedon. Jakiś grad, deszcz, po prostu kompletny koszmar pogodowy, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień w Turcji, no ale miejmy nadzieję, że troszeczkę się to wszystko zaraz uspokoi, a my jeszcze tylko musimy wymienić sobie pieniądze. To też taka rada dla was, jeśli nie będzie nigdzie exchange'ów, kantorów, przepraszam, bo już wpisuję ciągle po angielsku, to wtedy udajcie się do jubilera. Bardzo wielu jubilerów wymienia właśnie euro czy dolary na tureckie liry. Jeśli oczywiście będzie je potrzebować, bo w Turcji nie ma de facto problemu z płaceniem kartą. No i witajcie, kolejnego dnia, prawie cały już za nami. No, spowodowane to było dwoma rzeczami wczoraj, nie ze wszystkim się wyrobiliśmy. Dzisiaj od rana praca, montaże. Ale już w tym miesiącu, można powiedzieć, 98% kwestii biurowo-podatkowych mamy za sobą. A to ważne, bo teraz z czystą głową można ruszać dalej. A chcemy ruszyć dalej, no bo przed nami kolejne przygody. Teraz, dzisiaj, jeszcze po południu dojedziemy sobie na kolejną miejscówkę, którą będziemy zwiedzać dopiero jutro. No i później tego następnego dnia pewnie tam spędzimy cały dzień. I dalej będziemy przemieszczać się w kierunku zachodniego wybrzeża Turcji. Strasznie tutaj chłopaki hałasują, ale dzisiaj, kiedy pogoda się poprawiła, zdecydowanie też więcej ludzi przyjechało, czy to do restauracji, czy to na nasz parking. Zresztą możecie zobaczyć, jest też jakiś niemiecki camper, no i tutaj jakiś turecki, bo wbrew pozorom bardzo dużo Turków camperami właśnie jeździ. Teraz nie pozostało nic innego, jak przygotować nasz zestaw do dalszej podróży i ruszamy. Pranie mamy załatwione, czyściutkie, pachnące i suchutkie, więc widzimy się w kolejnych ujęciach. A jeszcze wam pokażę, bo tutaj zabezpieczyliśmy wczoraj, bo była jeszcze bardzo duża burza i chcieliśmy, żeby to na spokojnie sobie tutaj, wiecie, obeschło i się przyssało. No i tak wygląda nasze okno po naprawie. Można powiedzieć, że prawie nic nie widać. A to cieszy, bo dzięki temu będziemy mogli spokojnie korzystać. A co ważne, woda już nie leci, bo kiedy porządnie ją założyliśmy i dociska teraz cała uszczelka, wszystko jest tak, jak być powinno. Biorę się za podłączanie naszego zestawu. Naprawdę polecamy wam to miejsce w miejscowości Dalaman, tutaj przy tej restauracji na plaży, bo są kosze na śmieci, są toalety, gdzie można zlać kibelek, jest dostęp do wody, gdzie można ją napełnić, można, nawet jeśli się nie chce, zjeść ciepły posiłek, napić się czaju, czy wypić po prostu piwko, zobaczyć piękny zachód słońca, dzieci mogą pobawić się na placu zabaw, dorośli wypoczywać w restauracji lub też na plaży. No czego vanliferowiec, czy karawanowiec, czy jak to nazywajcie, jak to chce, potrzebuje więcej do szczęścia. Ja myślę, że tylko dobrej pogody i słońca. I to w 100% tutaj możecie znaleźć. Raz jeszcze za moment nagram wam te domki, które obiecałem, a później na tą chwilę godzina i 10 minut, taki jest wstępny plan, ale zobaczymy, czy pojedziemy tam,
czy w inne miejsce. Stanęliśmy jeszcze przy stacji na ulicy, ale nie ma tam zakazu, więc auta się mieszczą. A to tylko dlatego, że skoro mamy już wszystko, w sensie czystą toaletę, opróżnioną szarą wodę, a zatankujemy sobie czystą, jak już będziemy przy samej miejscówce, to zrobimy sobie jeszcze tutaj od razu w tym mieście zakupy i wtedy bezpośrednio już będziemy się udawać, jak podjęliśmy decyzję, na kolejne ciepłe, ale tym razem bardzo ciepłe źródła. Woda ma tam mieć 40 stopni plus. Zatrzymaliśmy się jeszcze na takim lokalnym, wiecie, sklepiku i mają uczciwe ceny, bo jakbyśmy na targowisku za pomarańcze brali 15 lira za kilo i tutaj cena była taka sama, więc się zdecydowaliśmy, bo jeszcze spróbowaliśmy i przesłodkie, przepyszne, więc jeśli będziecie w takim sezonie jak my, to bierzcie pomarańcza tureckie, bo są super. Wzięliśmy też miód, on się nazywa, jak zobaczycie, Kretane Bali. Chodzi po prostu o to, że miał jasny miód i miał taki ciemny. Jeden z nich jest kwiatowy, a drugi jest z kwiatów, ale z gór. Tak nam to wyjaśnił. Poczytamy jeszcze o tym, jak nie jest to prawda, albo jest to nie do końca to, co chciał Pan nam przekazać, bo wiecie, jak tu z angielskim nie jest najlepiej. No to Wam oczywiście o tym powiemy. A my jeszcze mamy jakieś 40 minut do docelowego parkingu, a słońce już ma się ku zachodowi. Za dużo widzieć dzisiaj już nie będziecie, więc będziemy też kończyć nagrywanie. Ale na miejscówce jedna przyczepka tutaj właśnie teraz stoi, pewnie ją widzicie. Tam jeszcze jest kamper, taki powiedzmy Renault Kangoo, kolejna przyczepka, tutaj taki duży autobus. Rada Wam go pokażę, bo mega fajnie wygląda, fajne kolorki. No i tutaj też jeden pan, który sobie właśnie teraz gotuje herbatkę. Tutaj zresztą też widać, oni mają takie malutkie kozy, nazwijmy to, w których sobie właśnie potem na tym stawiają swoje czajniki, no i zaparzają turecki czaj. A my stoimy też tutaj, troszeczkę krzywo, ale udało się trochę to napoziomować, wypoziomować, tak powinienem powiedzieć. No i dobra. Zadowoleni, bo dojechaliśmy bez żadnych problemów, mamy wodę, mamy ogrzewanie, nie pozostaje nic innego jak się teraz wykąpać i odpocząć po tym dniu nużącej biurowej pracy. Jutro fajne przygody i ciepłe, gorące źródła. Trzymajcie się, do zobaczenia!